Cześć, witam Was na moim kanale. Zbliża się koniec miesiąca, a to jest czas, kiedy Plarium zaczyna wypuszczać informacje o tym, co pojawi się w nowym patchu. Do tej pory jako pierwsze były informacje o tym, kto dostanie buffa, jaka dwójka czempionów dostanie buffa. Tym razem zaczynamy zupełnie od czegoś innego, z czego już wam pokażę. Jeżeli sobie wejdziemy tutaj na te blessingi, ja się odsunę, to jeżeli sobie zauważycie, na dole mamy jedną rodzinę blessingów ukrytą. Mamy Light, Dark, War, Chaos i na końcu jest jedna rodzina ukryta. I to zostanie odkryte w następnym patchu. Nowy patch przyniesie nam zupełnie nowych 6 blessingów i o tym sobie dzisiaj pomówimy. Zdradzę Wam, jakie to są blessingi. Tutaj Plarium w takim opisie tego, co im przyświecało, jaki cel im przyświecał, dali nam znać, że chcieli, żeby rarki były bardziej użyteczne w Syntranos, więc mają tutaj być blessingi, które w tym pomogą. Chcieli pomóc troszkę nie tyle healerom, którzy mają continuous heal. Chcieli poprawić troszkę, pomóc troszkę nukerom, którzy wrzucają debuffy, i przy tych legendarnych chcieli dać blessingi, które będą użyteczne w PvP. Więc zaraz przekonamy się o tym, czy to, co wprowadzą, rzeczywiście będzie użyteczne. Zacznijmy od tych rzadkich blessingów, tak, do tych dostępnych dla wszystkich czempionów od rarek. W górę pierwszy to nazywa się Nourish. I co my tutaj mamy? On zwiększa wartość leczenia z Continuous Heal, i to chodzi tylko i wyłącznie o Continuous Heal, umieszczonego przez czempiona, który ma ten blessing. Dodatkowo każdy taki Continuous Heal umieszczony będziemy odzyskiwać pewną wartość zniszczonego max HP. Zwłaszcza ta druga część mnie interesuje, to może się naprawdę na Hydrze przydać, czy na Fire Knightie. I to, co jest fajne, to to, że jest to każdy Continuous Heal. Spójrzmy teraz na procenty, o ile tutaj będzie to zwiększać leczenie, bo to jest naprawdę ważne. I tak mamy pierwszy, trzeci, piąty, szósty poziom, tak, bo to są te poziomy, gdzie się zwiększa efekt blessingu, bo staty generalnie zawsze są takie same, więc na pierwszym poziomie to jest 5%. No 5% to nie jest dużo, no przyjmijmy, że mamy duży Continuous Heal 15%, czempion, który ma 80 tysięcy HP, no to te 5% zwiększy nam leczenie o 600 punktów, 600 HP, niedużo. Też 600 HP w takim momencie odzyskamy. Ale jeżeli mamy czempiona, który wrzuca 2 Continuous Heal, no to wtedy już no, trochę to rośnie, więc ten pierwszy poziom jest taki słaby, ale potem już mamy 10, 15 i na koniec 30. Ten wygląda naprawdę, naprawdę ciekawie, ale jest jedno podstawowe pytanie. Jak to jest zakodowane? Bo duża różnica może wynikać z tego, czy bierze tutaj zbrane pod uwagę wartość, początkowa wartość leczenia, czy rzeczywista wartość leczenia. Co mam na myśli? Mamy czempiona, gdzie mamy początkowy heal, powiedzmy 20 tysięcy, ale czempionowi brakowało tylko 1000 HP, no więc on, mamy tą początkową wartość 20 tysięcy, ale rzeczywistą wartość 1000. No więc jeżeli to będzie 5% z tego 1000, no to jest fatalnie. Jeżeli to jest 5% z tego początku, 20 tysięcy, no to jest fajnie. Również z tego powodu, że jeżeli to ma być rzeczywiste leczenie, no to jeżeli mamy czempiona, który ma pełnię zdrowia, nie trzeba go w nic wyleczyć, no to te 20 tysięcy początkowe nam nic nie da, bo nie odzyskamy żadnego utraconego max HP w tym momencie, tak? Niestety w taki sposób działa Miracle Heal, co bardzo ogranicza jego wartość. Mam nadzieję, że w tym przypadku biorą wartość początkową, a nie rzeczywiste leczenie, no bo to bardzo mocno by ograniczyło wartość tego. Gdyby to było to początkowe, to jest naprawdę fajny
Blessing. Więc trzeba będzie to przetestować. Pytania padły na naszym czacie do twórców, nie dali się nam odpowiedzi, przynajmniej na razie. Drugi, Nature's Bounty. Za każdym razem, kiedy ten champion wrzuca debuff, jest szansa na zmianę debuffu na jego wersję większą. I to jest chyba ten debuff, o którym oni mówili, ten blessing, gdzie oni mówili, że ma zwiększyć wartość rarek w Syntranos. Czyli jeżeli mamy rarkę, która wrzuca mały decrease defense, no to tutaj mamy szansę na to, że będzie to duży decrease defense, a nie mały decrease defense. To nie tyczy się debuffów z setów, aczkolwiek debuffy rzucają, nie wrzucają małych wersji, więc nie trzeba było nawet tego dodawać. Na pierwszym poziomie to jest 15, 30, 45 do 60% szans. No nie wiem, czy to będzie super wartościowe. Gdyby na końcu to było 100% szans, ok, to by zwiększyło wartość rarek generalnie, naprawdę fajnie. Co do tego jestem sceptyczny, czy będzie to prezentowało jakąś dużą wartość. Mogliby tu coś jeszcze dodać, nie wiem, jeszcze zwiększanie turmiter, czy... Dajcie znać, co wy o tym myślicie, ja nie sądzę, żeby to jakoś szczególną wartość dodawało dla rarek. Idziemy dalej. Nature's Wrath. Obrażenia zadawane przez tego czempiona rosną za każdy debuff, który zostanie umieszczony poza debuffami z setów. I tutaj widzimy, na pierwszym poziomie zwiększa obrażenia o 2% za każdy debuff, który oni umieszczą, do 6%. Także mamy tutaj limit. Na trzecim poziomie o 2% do 8%, na piątym poziomie o 3% do 15%. I potem o 5% do 30%. No i to jest debuff, blessing, który ma pomóc nukerom, którzy wrzucają jakieś debuffy, tak? No bo jeżeli chcemy, żeby te debuffy wchodziły, no to musimy wtedy dać accuracy, przez co poświęcamy atak, czy to skill set, stat, na którym bazują obrażenia, i crit damage. To już dopytywaliśmy, to... Te zwiększone obrażenia są działają generalnie, czyli nie tylko na przeciwniku, na który wrzuciliśmy debuff, ale na wszystkich. Generalnie zwiększają obrażenia takiego czempiona. I to jest od każdego debuffu, więc jeżeli mamy na przykład taką Tylizję, która wrzuca decrease defense na AoE, wrzucimy, nie wiem, na fali, na 5 przeciwników, no to ona, no już, no i tak już limit ma 6%, więc o 6% wtedy zwiększy swoje obrażenia. Trzeba to będzie dokładnie policzyć, ale wydaje mi się, że jednak utrata, zwłaszcza na tych wyższych poziomach, gdzie potrzebujemy więcej accuracy, to utrata obrażeń ze względu na potrzebę dania accuracy jest większa niż ta kompensacja, zwłaszcza na tych niższych poziomach, bo o 6%, no umówmy się, nie jest to zbyt dużo, także wydaje mi się, że te liczby będą zbyt małe, żeby zrekompensować. Poza tym popatrzmy też, jaką mamy konkurencję. Na szóstym poziomie nie wyobrażam sobie, żeby ktoś wziął Nature's Wrath, a nie Crushing Rend. Crushing Rend jest tak dominującym sześciogwiazdkowym debuffem, blessingiem, że to absolutnie możemy zapomnieć o tym sześciopoziomowym. W tych niższych podejrzewam, że wolałbym wziąć Cruelty, zwłaszcza jeżeli ktoś rzuca AoE, i dopiero w kolejnej kolejności mógłbym się zastanawiać nad tym, jeżeli już bym miał cruelty u jakiegoś czempiona. Więc tutaj tak średnio na to patrzę. No i drugi epicki, neutralize. Mamy szansę na to, że wrzucimy debuff mimo weak hitu przy Poison Cloudzie. I tak, na pierwszym poziomie 10% szans, że jednak debuff wejdzie. Potem mamy 20, 40 i 60% na szóstym poziomie. Ponownie, te liczby mogłyby być większe. 10% na pierwszym poziomie to strasznie mało. A na 6 gwiazdkach to jest tylko 60% i też ponownie pytanie, czy to wytrzymuje porównanie z konkurencją.
Ok, tutaj, jeżeli mamy championa, który ma wrzucać provoke na hydrze, no to można się tutaj zastanowić, bo to może nam uratować skórę. Provoke albo na przykład Hex, to może nam uratować skórę, więc może to być ciekawa opcja w takiej sytuacji. Z drugiej strony, nie sądzę, żeby tworzenie tak debuffu, blessingów pod tak konkretną sytuację, tylko pod konkretne miejsce jest dobrym kierunkiem. No bo to jest kompletnie bezużyteczne w innych miejscach. Jeżeli oni, chyba że oni zaczną dawać, nie wiem, innym bossom Poison Cloud albo czempionie zaczną dostawać Poison Cloud, na ten moment to jest tylko i wyłącznie Hydra i nie jestem pewny, czy taka bardzo wąska specjalizacja to jest dobry kierunek. No i przechodzimy do legendarnych teraz. Powinno być najciekawsze, Harmonic Impulse. I tak, napełnia Turmiter tego czempiona za każdym razem, kiedy straci turę z powodu Fear albo True Fear. To już też mi pachnie mocno Hydrą, Head of Torment. Dodatkowo skraca cooldown skillu, aktywnego skillu, jeżeli tutaj True Fear zadziała. Ok? I spojrzmy na wartości, obniża cooldown o jedną turę i napełnia Turmiter o 10% na pierwszym poziomie. Fajnie, że to nie jest szansa na to, tylko to się po prostu dzieje, więc to już jest fajne. Trzeci poziom też o jedną turę, cooldown skraca turę, o 15% zwiększa Turmiter. Nie są to jakieś super wartości. Piąty poziom o dwie tury skraca, 25% zwiększa Turmiter. Na najwyższym poziomie resetuje cooldown i napełnia Turmiter o 50%. No to już jest fajny feel, to już 50% i skill będzie generalnie do użycia. Ale ponownie, no gdzie byśmy to używali poza Hydrą i Head of Torment? Zwłaszcza, że są lepsze sposoby na to, żeby sobie z tą głową poradzić. Czy wybrałbym ten blessing, sześciogwiazdkowy blessing dla legendy? Myślę, że też miałbym zdecydowanie ciekawsze pomysły niż to. Więc to też jest też taki mocno nastawiony na Hydrę, na arenę. Ok, być może w przypadku, gdyby ktoś chciał się bronić przed Tarasem, tam może by to miało znaczenie. No i spójrzmy na ostatni. Cracking Roots. Zwiększa obrażenia, które zadajemy Stone Skin HP, czyli tarczy Stone Skin, nie championowi, który ma Stone Skin na sobie, tylko tej tarczy. Na pierwszym poziomie o 20%, o 40%, 60% i na koniec 100%. I to jest moim największym rozczarowaniem, bo jak napisali w opisie, że chcą dać coś na PvP, no to sobie pomyślałem, byle to byłoby coś, co będzie kontrować Polimorf. Polimorf jest największym problemem, nie Stone Skin. I to jest moje największe rozczarowanie, że nie ma tutaj kompletnie nic, co by kontrowało Polimorf. I to jest myślę, że to jest bardzo duża, niewykorzystana szansa ze strony Plarium. No i pomyślmy, szósty poziom myślę, że możemy zapomnieć o tym, bo jeżeli Nuker ma szósty, sześciogwiazdkowy Blessing, to jest Polimorf. To jest poza nielicznymi przypadkami wybierany Polimorf. Bo nie ma żadnej kary dla Nukera, jeśli chodzi o staty, nie potrzeba accuracy, wybierają na sześciogwiazdkowym blessingu Polimorf. Wcześniej 20-60%, no Stone Skin bardzo mocno redukuje obrażenia, więc zamieniamy bardzo słabe uderzenie na słabe uderzenie. Czy nam to coś pomoże, czy to będzie przebijać Stone Skin szybciej niż on minie ze względu na ruchy przeciwnika? Jestem bardzo sceptyczny, czy to będzie wystarczająco dobre i czy będzie lepsze od konkurencyjnych blessingów. Także no, nie wiem. Tak patrzyłem na opinie, jakie się pojawiły, zwłaszcza od tych arenowych graczy na czacie dla twórców i byli bardzo rozczarowani tym. Oczywiście trzeba będzie to przetestować dokładnie, jak to się będzie spisywać, ale generalnie opinie nie są najlepsze. Dajcie znać, jeżeli wygracie dużo na arenie, zwłaszcza na platynie,
mierzycie się ze Stąskim, czy to jest coś, co by zwiększyło, co wzbudza wasze zainteresowanie, czy niekoniecznie, bo gdyby to generalnie jeszcze zwiększał obrażenia, jeżeli ktoś ma Stąskin i wtedy ktoś, kto ignoruje Stąskin, mógł jeszcze dwa razy mocniej uderzyć, wtedy jeszcze lepiej by było, ale no opis pokazuje, że to tylko dotyczy tarczy Stąskin, ale trzeba będzie to również przetestować, no bo wiemy, że nieraz zdarzało im się, że opis niedokładnie odpowiadał temu, co rzeczywiście się działo. No dobra, to tyle z mojej strony, tak wygląda te sześć nowych blessingów, dajcie znać, co wy o tym myślicie. Jak dla mnie tak naprawdę mi najbardziej podobał się ten pierwszy, Nourish. Ten rzadki blessing. Pytanie tylko, jak on będzie działać. Czy to będzie początkowe HP, czy rzeczywiste, początkowe leczenie, czy to rzeczywiste leczenie. Jeżeli rzeczywiste leczenie, to nie będzie to też zbyt dobry, mocno użyteczność tego blessingu spadnie. Dobra. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, a ja już się żegnam. Mówi do was Samael. Cześć!